W Urzędzie Miejskim w Pieszycach odbyło się szkolenie zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Zespołu Doradców z Dzierżoniowa. Dzisiejsze szkolenie skierowane jest do rolników z terenu gminy Pieszyce. Tematem szkolenia jest możliwości wsparcia finansowego gospodarstw rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego zapełniła się rolnikami z całej gminy. W poprzednich latach program ten obejmował następujące działania: odnowa i rozwój wsi, podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej, jak również poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Przychodzą głównie rolnicy i dowiedzą się na temat działań, które będą funkcjonowały w następnym okresie rozliczeniowym, z czego będą mogli skorzystać. No, są to działania dotyczące właśnie premii dla młodego rolnika, modernizacja gospodarstw rolnych i wiele innych środków, które skierowane są na obszary wiejskie. W nowym PROW przewidywane jest wsparcie dla młodych, tyle że ten rok ma być przejściowy i pieniądze nie będą jeszcze dostępne. Ten rok jest takim rokiem, w którym będziemy szkolić rolników w tej tematyce, ponieważ no niestety chcielibyśmy, żeby one weszły w tym roku, ale prawdopodobnie te działania, mimo że okres już jest rozliczeniowy, zaczął się, jest to rok 2014, ale te działania zostaną uruchomione w przyszłym roku. Także mamy ten rok na takie dokładne zapoznanie rolników z tym wszystkim. No jeszcze przepisy też się będą w trakcie zmieniały. No ale myślę, że jesteśmy też w kontakcie z rolnikami, także tą informację na bieżąco im przekazujemy. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przeniesienie na działanie ułatwienia startu młodym rolnikom środków finansowych niewykorzystanych w innych działach PROW na lata 2007-2013. Jak przekonuje Alicja Walczak-Dul, szkolenia są potrzebne, by zapoznać gospodarzy z nowymi procedurami. Jest dużo gospodarstw. W samej gminie Pieszyce jest ponad 200 gospodarstw rolnych. No, oczywiście są to też liczone bardzo małe gospodarstwa, takie do powyżej 1 hektara, ale takich dużych gospodarstw, które produkują na rynek, też jest tutaj dużo. Także mają możliwości w poprzednim etapie PROW-u, z poprzedniego okresu rozliczeniowego, kilku rolników z tej gminy skorzystało. Podobne spotkania odbędą się jeszcze w tym miesiącu w Owieśnie, Mościsku, Uciechowie, a także Piławie Dolnej.